W czwartek 24 października zbiorą się leszczeńscy radni, początek obrad, godzina 14. W porządku obrad jest 12 uchwał, w tym m.in. zmiany uchwały budżetowej, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulic Norwida i Obrońców Lwowa, ustalenie zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych na terenie Leszna, przyjęcie rocznego planu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Radni odniosą się także do dwóch skarg i jednej petycji, które były rozpatrywane przez komisję. Chodzi o skargi na dyrektora organizatora pieczy zastępczej, dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz petycje w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów. Przypomnijmy, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji to nowa komisja powołana w tej kadencji, kieruje nią radna Hanna Kotomska. Sesja będzie transmitowana na żywo przez Telewizję Leszno na Leszno.pl oraz na Facebooku, a po jej zakończeniu retransmitowana w naszym programie w sieci UPC na kanałach 360 i 130.